Witam wszystkich! W tym filmie pokażę Wam, jak przeprowadzić czystą instalację systemu Windows 11 z dysku lub pendrive'a na komputerze lub laptopie. Pierwszy zbiór systemu Windows 11 jest już dostępny do instalacji. Jeśli na komputerze jest już zainstalowany system Windows 10, można przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows 11 bez użycia dysku startowego, zachowując wszystkie dane i rejestrację w stanie nienaruszonym. Mamy już szczegółowy filmik na ten temat na naszym kanale. Zostawię link w opisie. W tym filmie zajmiemy się czystą instalacją systemu Windows 11. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program bezpłatnie, uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Pierwszą rzeczą, której będziecie potrzebowali do instalacji, jest bootowalny nośnik Windows 11. Więcej informacji o tym, jak go stworzyć, znajdziecie w moim poprzednim filmie, link będzie w opisie. Tak więc, podłączycie swój dysk rozruchowy lub pamięć USB do komputera lub laptopa i uruchomcie go ponownie. Jeśli komputer nie chce się uruchomić z pendrive'a, ustawcie BIOS lub UEFI na uruchomienie z pendrive'a. Mamy już filmik, jak wejść do BIOS-u lub UEFI i uruchomić komputer z pamięci USB. Zobaczcie link w opisie. Po uruchomieniu komputera z pamięci USB zobaczycie startowy ekran startowy Windows. W zależności od konfiguracji komputera uruchomienie tego okna może potrwać od kilku sekund do kilka minut. W następnym oknie należy wybrać język, format czasu i walutę oraz układ klawiatury. Naciśnijcie dalej. W tym kliknijcie przycisk Zainstaluj. Tutaj możecie również wejść do środowiska odzyskiwania, kliknąć przywrócenie systemu, ale teraz nie jesteśmy tym zainteresowani. Następnie zobaczcie okno z napisem Rozpocznij instalację, co oznacza, że system przygotowuje wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania Windows 11. Proces ten może zająć trochę czasu. W następnym oknie zostanie wyświetlony monitor o wprowadzeniu klucza produktu w celu aktualizacji systemu Windows 11. Jeśli go nie posiadacie, kliknijcie na nie mam klucza produktu. Wybierzcie wersję systemu operacyjnego, następny. Zaakceptujcie umowę licencyjną. Po wykonaniu tych czynności zostaniecie przeniesione do okna wyboru rodzaju instalacji. Wybierzcie drugą opcję, własne. Jest to typ, który pozwala na czystą instalację. To jest to, co nas interesuje. Na następnym ekranie zostaniecie poproszone o wybranie dysku, na którym zostanie zainstalowany system Windows 11. Może to być dysk lokalny, jeśli na komputerze był wcześniej zainstalowany jakiś system lub nieprzydzielone miejsce. Jest to dysk nowy lub jeśli partycje zostały wcześniej usunięte. W przypadku instalacji na istniejącym dysku lokalnym należy zachować ostrożność, ponieważ wszystkie dane zostaną z niego usunięte. Ponadto w tym momencie możecie ponownie przydzielić nowy dysk do dysków lokalnych o porządnym rozmiarze, usunąć lub sformatować istniejącą partycję oraz utworzyć nową. W tym celu należy skorzystać z dostępnych funkcji usuń, aby usunąć istniejącą partycję, formatuj, aby ją sformatować oraz utwórz, aby utworzyć nową. Ponownie każde utworzenie, formatowanie lub usuwanie partycji lub dysków logicznych, nieuruchomienie spowoduje usunięcie znajdujących się na nich danych. Jeśli nie ma potrzeby partycjonowania dysku, naciśnijcie przycisk dalej, spowoduje to automatyczne utworzenie dysku we wskazanym obszarze. Wybierzcie dysk, na którym chcecie zainstalować system operacyjny i kliknijcie dalej, a instalacja rozpocznie się. Poczekajcie na zakończenie procesu. Po kolejnym restarcie pojawi się okno umożliwiające konfigurację ustawień. Wybierzcie kraj lub region. Wybierzcie układ klawiatury i metodę wprowadzenia. Następnie zostaniecie poproszone o dodawanie kolejnych opcji, jeśli jest to koniecznie. Poczekajcie, aż system sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli
macie konto Microsoft, zalogujcie się. Jeśli nie, możecie je stworzyć. Gdy to zrobicie, system wyświetli monitor o ustawieniu kodu PIN usługi Windows Hello. Następnym krokiem jest wybór ustawień prywatności. Wybierzcie żądane ustawienia i kliknijcie dalej. System sprawdzi pod kątem uaktualizacji. Następnie zobaczcie ekran powitalny, a system rozpocznie proces przygotowania urządzenia. Po zakończeniu zostanie zalogowany pulpit, co oznacza, że system Windows 11 jest w pełni zainstalowany. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, proszę kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał Hetman Software. Zapraszamy do odpowiedzi na wszelkie pytania w komentarzach. Dziękujemy wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!